Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, witam Was serdecznie, lecz przeciwnika pięciokrotnego mistrza świata witam trochę mniej serdecznie z tego względu, że widz widzwa Nathan Anand grał simultane online z hinduskimi tutaj miliarderami, aczkolwiek jednym z nich tutaj jest Nikhil Kamat. Pff, nic mi to nazwisko nie mówi. W każdym razie totalny amator sprawdziłem, chyba nawet nie ma kategorii szachowej. Nieistotne. W każdym razie ta partia już była analizowana troszeczkę w internecie. Przeciwnik Kanada. Oszukiwał moi drodzy. Oszukiwał, przyznał się do tego na Twitterze. Nie wiem z jakich pobudek to zrobił, ale niesmak pozostaje. Jest to prawdopodobne, że chciał może jakiegoś rozgłosu o nim, coś w tym stylu. To jest tylko moja teoria. Zwykle ludzie, którzy, którzy sieją kontrowersje, no to szukają właśnie takiego rozgłosu. Wiadomo, takie czasy. No cóż, ale zobaczmy sobie tę partię. No, nie będę jej bardzo głęboko analizował, bo cóż to ze Stockfishem można dyskutować o ile to był Stockfish no ale przejdźmy przejdźmy do rzeczy, może już od razu zobaczmy o co tutaj chodziło skoczek F3 i ku mojemu zaskoczeniu przeciwnik Ananda już w pierwszym posunięciu zagrywa brylantowe posunięcie po prostu trzeba chyba brać przykład w każdej partii z czarnych, mianowicie E5 Hello. No właśnie, trochę prześmiewczo oczywiście to wygląda, ale powiem Wam szczerze, nie wiem co tkwi w głowie takich ludzi, którzy oszukują. Ja bardzo tego nie lubię, no po prostu brzydzę się tym, nie widzę w tym żadnego sensu, czasami można powiedzieć, że młodzi zawodnicy oszukują, no... Nie chcę mówić, że wybaczmy im, ale każdy popełnia błędy w życiu oczywiście, no ale dorosły facet tutaj e, na pozycji e, dosyć wysokiej, ach, nie rozumiem tego kompletnie, E5 to jest zwykły prezent, podstawienie pionka. Niestety Anand jeszcze nie wie, że to będzie jego decydujący błąd. Prawdopodobnie, oczywiście, bicie pionka jest prawidłowe. D6 zostało zagrane, no i tutaj powrót skoczka i skoczek C6. Może tym sposobem czarne chciały zyskać jedno tempo więcej. Ktoż wie, żeby już w sytuacji tutaj na początku wyrównać te tempa, lecz pion mniej to nie jest moi drodzy tak mało. D4 ze strony Ananda. Skoczek F6, no i D5. Tutaj Anand od razu zagrał D5. No ja sobie zdaję sprawę, zobaczcie. Czeskomowy ranking przeciwnika Nanda to 400 punktów. No naprawdę bajeczne rankingi tutaj śrubują przeciwnicy 5 Mistrza Świata. Skoczek E5, jeszcze w turnieju charytatywnym. Ja przepraszam, że tak trochę o tym Tak gadam. Jestem po prostu zniesmaczony. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, żeby już was tutaj tym nie męczyć. Skoczek E5, skoczek C3. Sprawdźmy po prostu sobie pod kątem szachowym, jak to wygląda. Goniec E7, E4. No, wszystkie ruchy białych tu są jak najbardziej normalne, prawidłowe. Czarne, zobaczcie, no, straciły piona, ale dzięki temu mają skoczka w centrum. Przecież fantastyczny skoczek. Roszada ze strony czarnych. No, i tutaj goniec E2. Naturalnie, naturalne wyprowadzenie figur. I C6. No, przecież zawodnik z rankingiem 400 na czeską. Potrafi fantastycznie grać przecież, prawda? C6. Dobra, już przestaję Roszada ze strony białych, CD, D, normalna sytuacja. A6, zabezpieczenie troszeczkę, zobaczcie tutaj, żeby skoczek sobie nie mógł wleźć, Posunięcie wieża E1 i B5. A, ja może tutaj warto było taki ruch zagrać. A4, aczkolwiek jaki ruch byśmy nie zagrali, to chyba z maszyną mamy małe szanse. Wieża A1, B5 nastąpiło. A3. A3H6, no i takie pionki tutaj zobaczcie sobie poszły A6H6. Zwykły taki zawodnik, powiedzmy, znaczy ja tutaj nie chcę nikogo oczywiście dyskredytować, obrażać, absolutnie nie, 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 no ale początkujący zawodnicy często grają tymi bandowymi pionkami, no bo i tak dalej, tylko to kwestia trzeba wiedzieć, kiedy to jest akurat dobre, no w tym wypadku przeciwnik Ananda wiedział, kiedy to jest dobre i tak zagrał skoczek D4, tutaj się jakieś pojawiają fajne pola do gry, ale goniec D7, wszystko tutaj bronimy, wzmacniamy, goniec zagrał na F4, w końcu Anand wyprowadził ostatnią figurę, w górę zdążył, całe szczęście, ale tutaj czarne już mają aktywną grę wieżą na C8, aktywną grę na, wie, grając wieżą na C8 Goniec na F3. No cóż, taka prowokacja do wymiany. Oczywiście para gońców jest silna, ale mając by na więcej, możemy sobie na to zawsze nie zawsze, ale przeważnie pozwolić, hetman B6 Goniec tutaj wybił tego pionka i już tutaj Anand traci powoli czujność po tym ruchu, chociaż to się ruch wydaje dosyć dobry, bo skoczek C6 wchodzi i to wygląda całkiem sensownie i całkiem mocno. Powiem szczerze, ja tu bym już czarnymi nieco spanikował, lecz pozycja na szachownicy już się wyrównuje, wbrew pozorom, mimo że mamy tutaj czarnymi piona mniej przypomnę, że tutaj chyba panowie grali na 30 minut, nie wiem, czy był inkrement jakiś czasowy, lecz w tym momencie Anand ma 23 minuty, a przeciwnik 18,5, więc widzę, że przeciwnik tutaj musiał długo myśleć nad dobrymi posunięciami, goniec na C5, no i tutaj zobaczcie, spoglądamy sobie na pionka, Hetman spokojnie sobie zagrał na E2. E, wszystko broni wieża z F na E8. Wszystkie figury bardzo fajnie grają. E, cóż moi drodzy, w tej sytuacji e, tutaj Anand popełnia błąd e, z tego względu, że wybija skoczkiem na E5. No i e, jak teraz się zachować? Zwykły człowiek nie wiem, czy by tutaj wiedział co i jak, o co tutaj w ogóle chodzi. Lecz e, no przeciwnika nam da Wie o co chodzi w tej grze i zagrywa wieżą na E5. Po wybiciu, oczywiście, jest goniec F2, i teraz zauważmy: jest atak oczywiście na wieżę z rozpędu. Prawdopodobnie każdy z nas, tak, jeżeli byśmy grali po prostu Blica, załóżmy, no to byśmy zagrali król H1, ale tutaj mogłoby być bardzo ciężko powierza E8 i byśmy stracili kolejny materiał. Moi drodzy, w partii po goniec F2 hmm, król zagrał na F1 ale ocena silnika w tym momencie jest na poziomie minus 0,54, gdzie w debiucie już było plus 2 ponad, prawda? Po pierwszym, czy tam dwóch, po dwóch ruchach, gdzie pionka wzięliśmy. Dobrze, po królew 1 goniec rzecz na wieżę zbił, no i Hetman wybił wieżę, ale dlaczego tu nie można było zbić wieżą? Hmm. No przecież to się wydaje tak, tak bardzo naturalnym posunięciem, lecz po tym posunięciu i już widać, że, znaczy nie widać, ale silnik widzi. Minus 1,48. B4, to jest ten ruch, który daje tą przewagę. Po wybiciu Hetman wybija. No i tak naprawdę nie ma jak za bardzo bronić pionka. Takich ruchów za bardzo jak skoczek d1, no nie chce się grać, gdyż tu jakaś wieża c2 może wchodzi, ale no b3 nie działa, bo tracimy skoczka, no widzimy, że trzeba grać pasywnie, no i tak też Anand gra. Na co czarne się tutaj fajnie ustawiają wieżą na e8 i hetman zagrywa na g3. To znaczy, tak, tak mogłoby być. Oczywiście nie jest to partia, ale tutaj powierza E3. No nie wróżę nic znowu dobrego dla białych z tego względu, że są jakieś takie proste groźby i nie za bardzo widać, jak grać. Jak jakiś Hetman C7 by bronił tutaj skoczka, to może goniec na f 5 aktywnie. No cóż, bezpieczny król, aktywność figur i przeciwnik ma problemy, mimo że pionek jest wolny. Tam ten pionek niestety nie dochodzi. Po biciu na 1, tutaj Hetman zbił na E1. I B4, mimo wszystko zostało zagrane. Bicie, bicie, dosyć szybkie. No cóż, będziemy tutaj analizować. No, czarne wiedzą, co robią. Wieża zagrywana A2. Cóż za kluczowe, słabe posunięcie, niestety. Panie Anand, za mało chyba pan jeszcze w życiu przeanalizował książek i partii. A, może za mało partii jeszcze pan rozegrał. No cóż, pięciokrotnym mistrzem świata być to trochę, chyba, no, chyba mało, nie? Goniec zagrał za to na b5, fantastyczne zagranie ze strony czarnych i teraz jeżeli tutaj skoczek by wybił, to niespodziewanie Hetman by zagrał i wzięlibyśmy wieżę, oj, 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 po wieżyczce by było. No po gońcu skoczek się zasłania, pasywnie się zasłania na E2 i okazuje się, że w tym momencie może przeciwnik Ananda odłączył albo miał problemy z internetem i odłączył z Tokwisza i zagrał Hetman D6, co silnik ocenia jako trochę gorsze zagranie. Lepszym zdecydowanie ruchem byłoby w tym momencie na pewno bicie na gońcem na E2. Goniec bije na E2, Hetman F4 dałby szacha, przecież tu pionki wiszą, a jak Hetman F2 to jeszcze na C1 taki szybki i tutaj można zbierać. Żniwo w ten sposób, no i pozycja się powoli syp, jakieś skoczki, wszystko wchodzi. No, nie chcę mi się nawet tego analizować, powiem szczerze. E, poskoczek 2 Hetman zagrał na D6. No, jakieś szanse tutaj, jednak czarne postanowiły dać białym, gdyż ocena silnika w tym momencie z minus e, prawie dwóch, no minus 1,52 to się lekko zmienia e, na 0,40 około e, 0,36, więc no, białe mają szansę się wygrzebać e, i grają e, niestety. Niestety ruch słaby, no Anat, dlaczego nie zagrałeś b3, no przecież takie oczywiste posunięcie i zostało zagrane król na g1, aby bronić po prostu pionka. Bieża zbiła teraz na c2, skoczek c3, przecież atakujemy fajnie tutaj gońca, lecz goniec zmyka na d7. No cóż, zawodnik z jakimś 400 na czeską, myślę, że wie co robi i e, nie boi się w ogóle, że tutaj jakąś wieżę może stracić, coś w tym stylu. Myślę, że ma tutaj warianty przeliczone dosyć dokładnie. Po posunięciu Hetman E3. Cóż za niespodziewany ruch z pierwszej linii komputera, goniec na G4. Jakże zadziwiające posunięcie, jaki ruch byśmy zagrali? Tak się narzuca nieco, może skoczek na G4, ciężko powiedzieć, żeby tutaj dać mata. Narzuca się może słabszemu zawodnikowi takie zagranie, może G5? Nie wiem. No cóż, w każdym razie goniec G4 i po wybiciu zrobiło się niezwykle gorąco, gdyż minus 5 i 17 na, na liczniku tutaj po stronie. Czarnych, no ale Anand jeszcze postanowił dać tutaj szacha z opcją zdobycia wieży przecież po E4. No, król zagrywa na H7, no i Hetman daje szacha G6. Oj, tutaj myślę, że i tak czarne się nieco wybroniły, ale przecież pada wieża. Zapomniałem, przecież tej wieży zbić nie można. No, bo jak byłoby bicie wieżą wieży na C2, no to po tych ruchach mamy widełki i Hetman zdobyty. No więc w tym momencie po szachu G6 Hetman postanowił zbić na G4, ale cóż to daje, skoro figura więcej niestety to za mało, żeby te partie białymi wygrać, bo jest Hetman C5 przecież takie fantastyczne. No i teraz po król F1 jest mat na F2, więc trzeba zagrać królem na H1, lecz mamy niesamowite zagranie wieżą na C1 z szachem, skoczek D1. I jaki ruch wygrywa, moi drodzy, no absolutnie Hetman D5. Przecież tutaj jest atakowana wieża i tu grozi zbicie na D1 z matem. Rewelacyjna gra amatora, trzeba przyznać. No jakby amatorzy tak grali w szachy, moi drodzy, to nie wiem, jakby zagrali zawodowcy. Ciężko mi aż sobie wyobrazić siłę gry zawodowców. No cóż, trochę przykra sytuacja, przyznam szczerze. Napiszcie, co sądzicie, tylko nie bądźcie aż tacy, no... Ostrzy, no bo to już się wydarzyło. No, oceniamy generalnie, prawda? Troszeczkę oceniamy. Ja jestem zniesmaczony, że w ten sposób to się odbywa. A jeszcze co ciekawe, czeską odblokował. Dzisiaj się dowiedziałem, mamy 15 czerwca. Czeską odblokował konta tym zawodnikom. Cóż, niektórzy, niektórzy mają po prostu na tym świecie przywileje. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się serdecznie i grajmy uczciwie w szachy. Na razie, hej.